Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Żono, uspokój się. Dobra. Cześć, witajcie. Dobrze, ale sam prowokujesz. Dobra, już. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo to jest setny vlog na moim kanale. I z tej okazji mam dla was Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA, w kolejnym vlogu. Jest to wyjątkowy dzień, wyjątkowy odcinek, dlatego że to jest setny vlog na moim kanale. I z tej okazji mam dla was dwie niespodzianki. Pierwsza mniejsza to jest to, że jest ze mną feeder i będę dzisiaj na ten feeder próbował dopaść jakieś poteczki. A druga, znacznie większa niespodzianka to jest to, że mam dzisiaj specjalnego gościa. Jest ze mną moja żona Karolina. W dwupaku, tak, z dosyć dużym już brzusiem. Wypoczywa sobie na słońcu. Korzystamy z fajnej pogody, póki taka jeszcze jest, bo dosłownie za 2-3 godzinki mają przyjść burze znad Warszawy. Mamy niewiele czasu, trzeba korzystać, fajnie się bawić, mam nadzieję, z fajnymi poteczkami. Jak mam być szczery, to trochę dzisiaj was oszukujemy, bo zaczęliśmy łowić, zanim włączyłem kamerę. Już pierwsze poteczki się pojawiły, ale po prostu musieliśmy sprawdzić, czy cokolwiek się tutaj dzieje. Jakieś brania są, trochę drobnej płotki, trochę większej, ale tylko poprawia się pogoda i od razu te brania się pojawiły. Jest, wyszło słońce i zrobiło się naprawdę bardzo ciepło. O. Od razu branie siedzi. I największa dzisiaj. No, kicia podbieram. No, ładna. No duża, największa dzisiaj. Taka już sympatyczna. Na razie wszystkie do siatki, a potem wszystkie na patelnię. Będą skwierczeć tylko... Aż nie jesteś chory. Cenęta, trapera, płoć, jakiś specjal. Nie jestem największym fanem, ale jak mam być szczery, to nic innego. Nie udało mi się dopaść w sklepie. Tu na szczęście nie trzeba wybitnych zanęt, bo tej płotki jest tutaj sporo. I kukurydza, tak jak zawsze, z atraktorem róży pana Bogdana Bartona. I się nie będzie pusto, pusto. No nie. Mam nadzieję. Nie wiem, czy wszystkie żony tak mają, ale moja uwielbia się śmiać ze mnie. Nie przesadzaj. No, uwielbiasz, uwielbiasz. Mhm. Ach, natychmiast branie. Nasz kolega z poprzedniego odcinka. Dzisiek. To jest Krzysiek. Krzysiek to był ostatnio, a teraz jest Dzisiek. Właśnie Krzysiek. Psiu. Psiu. Jaka reakcja? Od razu odpłynął. On po prostu był w szoku i teraz dopiero odpływa. Już! Mam potrzebuję chwili. O, no i proszę bardzo. Ten. Spadaj. O, tak, nakarm go kukurydzą. Co to jest? No, tak się straszy łabędzie. Jak? O, tak ucieka. Pierwszy słyszę, naprawdę. Nie wiem, no, tak mi kiedyś ktoś pokazał, tylko że on miał lepsze efekty. Moja żona nie ogląda moich odcinków i co teraz? Też, jestem wielkim fanem. Też bym nie oglądał twoich. Jak możesz? No oglądałbym, oglądał. Powinniśmy się wspierać obydwoje, wiesz. No powinniśmy, no, ale co zrobić? Zastanów się, co powiesz lepiej. Jak ty mnie nie wspierasz. No tak, najlepiej. Teraz rób ze mnie najgorszą żonę. Najlepsza żona, tylko nie wspierająca. No. Trochę wspierająca. No. No dobra, mocno wspierająca. No właśnie. Ale mogłaby mocniej trochę. I vice versa. Co, kochanie? Ja nic nie mówię. O, ale branie. No, uważaj. Siedzi? Siedzi. Ale ta nieduża chyba. Podbierak? Nie, kochanie, nieduża chyba, to nie podbierak. Nie taka mała. Teraz będzie branie, jak przyszłaś? Tak. Dobrze, to czekamy. O, widzisz? O, i co? O. Coś się dzieje, widzę to. No.
Oho, no. Siedzi. Siedzi. O, uciekła. Pusto, pusto, pusto. Wyczaruj kicia, jak kogoś dużą teraz. O, już brałem. No, dawaj. Nie będę mówiła z jakiej miejscowości, ponieważ nie zdradzamy tutaj, gdzie łowimy. Aczkolwiek w każdym razie świetnie biorą na płocie. Mamy kilka. To świetnie biorą, mamy kilka. Mamy kilka. To jest już coś, tak? Niektórzy przychodzą na ryby i nie mają żadnej rybki, tak? A my no mamy. Mira skórka, wydarzenia. Ostatnio coś się dzieje z moją GoPro. Dosyć mocno się nagrzewa, ale działała bez problemu. A dzisiaj po 40 minutach nagrywania wyłączyła się. Z komunikatem, że kamera jest za gorąca, nie idzie jej dotknąć. Że będzie smutny odcinek dzisiaj. Tylko dam kamerę na gwarancję, to jej nie będzie w najlepszym wypadku za 2 tygodnie. Naprawdę? No. Zanim oni to odbiorą, zanim sprawdzą, 3 maile trzeba by na pewno, a u nich przecież się nie nagrzewa. Koniec FWA, nie będzie odcinku. A tak już często dodawałem. To widzisz, to... Za często. Za często kręciłem, tak. Za często odcinki. Sprzęt nie wytrzymał presji. Dokładnie. O, niedobrze, niedobrze, kicia. No, widzisz, no, nie zawsze tak jak jest, tak jakbyśmy chcieli. Tak jak jest, tak jakbyśmy chcieli. To się wy. To jest tak. Nie wydaje się. Rusza się, nie? Mhm. Siedzi ryba? Siedzi ryba. Pobierak? O, ładna płotka. No powiem ci, coraz ładniejsze teraz wchodzą. Fajnie by było obejrzeć, jak się wędka wygina, no, ale oczywiście padła kamera, także... Musisz sobie to wszystko wyobrazić. Ja nie muszę, ja to widzę. To widzowie muszą sobie wyobrazić. No to właśnie mówię. Wyobrazić. Wierzę. Dobra. Największa chyba dzisiaj, nie? No. Już któryś raz to dzisiaj mówisz. No bo coraz większe łowy. Coraz większe. Chude nadal jeszcze potarowe, także nie robią takiego wrażenia, ale to jest płotka taka pod 30 już. Duża, no. Nie. Naprawdę. Nie wyłowisz tego, nie? Nie gadaj. Boże. Wszystko było zaplanowane, kijcie. Tak, ja wiem. To zawsze tak jest, nie? Brań jest bardzo dużo, także zanęta dosyć sucha, tak żeby szybko wypadała z koszyczka. Mam w niej trochę pinki martwej, trochę kukurydzy, troszkę słodzika. Prosty zestaw, tak jak mówiłem, tutaj nie trzeba mieć porządnego sprzętu, ani dobrego wędziska, którego też nie będę reklamował, bo to jest jakiś stary kijek w ogóle, nie? Tak samo z zanętą, to nie musi być jakaś super zanęta. Ważne, żeby chociaż po prostu skupić w jedno miejsce tą płoteczkę i się bawić. Można by się bawić na 2 wędki, gdyby ktoś zrobił kartę wędkarską. Ja tak zostanę chyba przy punkcie obserwacji jednak, wiesz? Przy obserwacji, no tak. Zobaczymy, zobaczymy. Zabierzemy Karolinę na zezuj, na karpie. Karpie są duże i są dziwne, tak szczerze są takie... Ale zobaczysz, jaka frajda. Też na takie koszyczki też można, nie? Chyba? Można, tak, tak. My tak będziemy łapać właśnie. Na koszyczki? Na koszyczki. Ale i tak samo i kukurydzę sobie na przykład mogę, czy nie? Takie specjalne przynęty karpiowe będziemy mieli. Aha. Kulki? Kulki. Te kulki ze stoiska, co tak dawały? Tak, tak. Ostro? To, co na rybomanii tak śmierdziało, to będziemy używać właśnie. O nie. A, nieduża. Chociaż powiem ci, że ja osobiście, na przykład jakbym miała łowić w ten sposób, to bym nie dała rady na przykład, nie? Dlaczego? Bo bym nie widziała tego. Widziałabyś, czasem byś się nauczyła. To są takie minimalne, nieraz się ruszy, a ty już to widzisz. A ja, zobaczysz, a mi zobaczysz, się zlewa jak karpie wszystko. Biorą. Ja wiem, ale to kwestia przyzwyczajenia. Ale karpie są chyba większe, to bardziej czuć. No, nie? Będą wciągać wędki. Naprawdę? Tak. A nie wciągną do wody? O, bacz, jaka płotka. To chyba największa dzisiejsza. Chyba największa. Nie, ta grubiutka, śliczna. Ale mogą na przykład wciągnąć, tak jak będzie tak wędka stała? Tak. Znaczy to mogą sobie ją wciągnąć, bez nie? Bez najmniejszego problemu. Masakra. Odcinek. Jubileuszowy, setny odcinek i bez kamery drugi.
To już jakiś znak jest, co? Tak, to już czas na emeryturę przyjść. Trzeba czekać jeszcze? Tak. No jak ją tak bardziej tę żyłkę napinasz, no to wtedy bardziej widzę. Mhm. O, czy nie, czy to ty ruszasz? Ona. Chyba. Jest, dobra, chyba. Teraz widziałam konkretnie. Tak? No. I kto powiedział, że nudne są potyczki, czy takie emocje? To jest taka adrenalina. Adrenalina. No, no nawet taka. Lepsza, nie? Lepsza. Ulala. Wędka się wygina po tafle wody. Nie widzę tam, na ciebie patrzę. Rozbryzgają się fale, kołowrotek trzeszczy. Tak, hałasuje. A ty mówisz, że pusto. No ja nie wiem. No pusto. Pusto. Nie, to jest największe dzisiaj. Naprawdę największe. Dawaj, podbiera? Dawaj, podbiera. Nie gadaj. O, chyba największe. Ale widzieliście przynajmniej, jaka to była ryba, mniej więcej. Tak, piękne fotki dzisiaj biorą. Cholera, jasne. No tak, no. I to wszystko przez żonę. Musisz, nie? Tak. Bo nie wytrzymasz, jak czegoś nie zrobisz. Nie wytrzymam. Ostatnia ryba już dzisiaj. Bo zaczyna padać, a ma padać coraz bardziej. Nie bój się kicia. Żeby nie wypadłeś, uważaj, bo to wiesz. Kolejna piękna poteczka, już taka 30. Zaprezentowałbym z żoną, ale żona nie przypada jeszcze za rybami. Także kończymy dzisiejszy odcinek. No niestety, kamera padła. Pogoda nie bardzo pozwalała nagrywać bez przerwy, także taki dosyć smutny, ale jubileuszowy, setny vlog na moim kanale. W tym roku będzie następna setka, Kicia? Tak. Nie będzie? Ale na pewno tych odcinków troszkę będzie, także teraz te ryby wypuszczamy, zbieramy się do domu, bo zaczyna coraz mocniej padać. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia. O, piękne poteczki. Jezu, ile ich jest. Jak śmiesznie.